Poćwiczmy trochę obliczanie i porównywanie różnych wskaźników dotyczących różnych zjawisk. Mamy takie zadanie. W sklepie zoologicznym są trzy akwaria, w każdym z nich mieści się inna ilość wody i inna liczba ryb. W akwarium A jest 5 ryb i 40 litrów wody, w akwarium B 12 ryb i 100 litrów wody, w akwarium C są 23 ryby i 180 litrów wody. Uporządkuj akwaria pod względem objętości wody przypadającej na jedną rybę w kolejności od najmniejszego do największego. Zastanówmy się najpierw, co to znaczy objętość wody przypadającej na jedną rybę. Ilość wody na rybę. No to po kolei. W akwarium A mamy 40 litrów wody na 5 ryb. 40 podzielone przez 5 równa się 8. 8 litrów na rybę. To jest. Wskaźnik ilości wody, przypadającej na każdą rybę w akwarium A. W akwarium B mamy 100 litrów wody na 12 ryb. Ile to będzie po podzieleniu? 12 mieści się w 100 8 razy, 8 razy 12, 96. I zostaje 4 reszty, czyli to się równa 8 i 4 12, czyli 8 i 1 trzecia litrów na rybę. Zamieniłem tylko ten ułamek niewłaściwy, 112, na liczbę mieszaną, i potem ją uprościłem. 12 mieści się w 108 razy, reszta 4. 8 i 4, 12 to to samo co 8 i 1 trzecia. I na koniec akwarium C mamy 180 litrów wody na 23 ryby. Ile to będzie? 23 mieści się w 180. Podzielmy to sobie pisemnie. 180 podzielone na 23.

Namoczenia ryby dla każdego z akwariów, czyli ilość wody przypadającej na jedną rybę w każdym z akwariów. I mamy akwaria uporządkować według tego wskaźnika rosnąco, od najmniejszego do największego. Akwarium B ma najwięcej wody w odniesieniu do jednostkowej ryby, 8,1 litrów wody na rybę, czyli to akwarium jest na najwyższej pozycji na naszej liście. Akwarium A uplasowało się w środku, na drugim miejscu i akwarium C... Ma najniższą pozycję. Ilość wody na jedną rybę jest najmniejsza. Sprawdźmy teraz na stronie Kanakady z zadaniami, czy nasze obliczenia i porównania są poprawne. Najpierw akwarium C jako najmniejsze, potem akwarium A w środku i na końcu największe akwarium B. No i poprawna odpowiedź.